dylematy wewnętrzne, czy wchodzić w to środowisko, w ten układ no, zamknięty. No właśnie. No to jest to życiowa decyzja przede wszystkim. To jest, że to... Nie, nie. No jak pana wyobrażenie pierwsze? Kłębowisko żmi, bałagan kompletny, nie, zabetonowana właśnie powierzchnia? Nie, właśnie nie, właśnie nie. Jakoś jednak w klubie ekstraklasowym jest tak, że wiele problemów polskiej piłki nas bezpośrednio nie dotyczyło. Więc ja dalej nie mam zdania o wielu sprawach związanych całościowo z polską piłką. Po prostu nie dotknąłem tego w żaden sposób, ale w większości mam pozytywne doświadczenia. Ale nie miałem żadnych oczekiwań przede wszystkim. Ja taką mam naturę, że nie buduję sobie żadnych oczekiwań, więc jak nie miałem oczekiwań, to się nie rozczarowałem, ale w większości mam pozytywne doświadczenia. Z działaczami piłkarskimi mam bardzo mało doświadczenia, bo jednak Ekstraklasa jest spółką dużo może niezależną i funkcjonuje w swoim jakimś tam świecie. Chyba tak naprawdę dużo bardziej, takim najbardziej negatywnym dla mnie zaskoczeniem i takim trudnym doświadczeniem to są te relacje z UEFA. Przechodzimy do Ligi Mistrzów. No wiadomo, wszyscy pana to pytają, ale prawda, to jest niedosyt. Niedosyt prawda, pozostał. U pana pewnie też i u kibiców olbrzymi. No, to pozostało. No to jest zawsze rozdźwięk pomiędzy zdrowym rozsądkiem, a marzeniami, oczekiwaniami i taką postawą kibicowską. I jednak to też jest ciekawe, że we wszystkich środowiskach z piłką związanych, nawet w dziennikarskim, gdzie pewnie oczekiwałoby się, że jest więcej dziennikarzy, które jakoś tam obiektywnie oceniają sytuację, ale zarówno nie w kibicowskim, wewnątrz klubu, wszyscy zawodnicy, jak w czerwcu byśmy rozmawiali o tej grze w Q4, awansie do Ligi Europejskiej, wszyscy by uważali, że to jest nasze miejsce i fajnie by było. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i ambitni ludzie, sportowcy mają to do siebie, że walczą do końca jak najwięcej, więc jeszcze do tego było stosunkowo blisko, w związku z tym, no tak. Właśnie, opinia taka była taka mniej więcej taka rozsądna opinia, nie jakaś tam... że po prostu Legia powtórzyła błędy poprzednich mistrzów, czyli nie wzmocniła się wyraźnie. Zawodnicy gdzieś tam, prawda, gdzieś psychicznie wysiedli, prawda, w tym drugim meczu szczególnie, że po prostu, że ta Liga Mistrzów była jakby w marzeniach bardziej, a nie w konkretnym działaniu. Takie jakby były opinie, czy to pan może tak potwierdzić, czy to jednak takie tylko gadanie? Znaczy nie, no mogę potwierdzić, że myśmy po końcu sezonu nie zrobili, nazwijmy to, skopu na Ligę Mistrzów i szukali jakichś spektakularnych wzmocnień, aby zdarzył się cud. Więc myśmy świadomie czegoś takiego nie robili. Pieniądze zresztą w piłkę nie grają. To nie jest tak, że wydanie kilku milionów cokolwiek gwarantuje. No i myśmy tam dalej nie poszli. No i bo dalej uważamy, że drużyna się buduje latami i tak naprawdę dopiero teraz jest tak, że pierwszy raz świadomie podejmujemy świadomie jakieś decyzje, które mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie czasu zaowocują. No wcześniej większość rzeczy, które mieliśmy, jeśli chodzi o skład personalny, mówię o składzie personalnym pierwszej drużyny, no to chodzi o przypadku. No. Ale zrobiliśmy, wydaje mi się, sporo dobrych rzeczy, które temu klubowi drużynie pomogą w długiej perspektywie również. Są tam kwestia chociażby dietetyka, opieki medycznej, no i wielu rzeczy, które również są ważne na poważnym. Wiele kwestii związanych z akademią, wiele rzeczy, które na pewno pomogą w budowaniu klubu, który ma solidne podstawy i awansuje do tych rozgrywek europejskich regularnie, a nie w przypadku. I taki jest cel. Prezesie, dużo się mówi o kibicach ostatnio. Gdzieś tam wyczytałem. Ostatnio to nawet ciągle się mówi. Ciągle się mówi. Gdzieś tam wyczytałem nawet w jakimś wywiadzie, że pan nawet na Żylecie był fanem kiedyś w młodszych latach. Nie wiem, czy to prawda. Zdarzyło mi się, tak. Nie pan mówi, no pan się dogadał. Ale większość ludzi, którzy chodzą na Legię, to zdarzyło im się bywać na Żylecie. Pan się z nimi dogadał. Niech pan powie, co się dzieje teraz wokół tego wszystkiego w tym naszym kraju. Czy się oni są tak źli i tacy... Myślałem, że pan mi to powie. Właśnie nie wiem, też. No jak jest z kibicami Legii? No łatwiej oni tam nie są, wiadomo. Różne rzeczy się zdarzają. Trudniej też specjalnie nie są, no normalnie. No. Jak to wszędzie w społeczeństwie, są tacy i tacy. I mamy, powiedzmy, tam, nie wiem, 250 tysięcy ludzi z kartami kibica, czy tam kolejne setki tysięcy deklarujących sympatię.
Albo nawet miliony dolegli na śmierci z Tią, chyba 4 miliony Polaków oglądało. Na żywo, a chyba jeszcze tam dodatkowy milion później. Są różni, ale jeśli chodzi o to, co nas dotyczy bezpośrednio, czyli mecze zgrywane na Łazienkowskiej, czy mecze wyjazdowe z udziałem naszych kibiców, no to tak jakbyśmy chcieli dokonać jakiejś rzetelnej oceny ostatnich 8 miesięcy, to nie mieliśmy jakichś zdarzeń żadnych, które były w jakikolwiek sposób można w szerszym aspekcie ocenić negatywnie. To nie było w ogóle takich zdarzeń kompletnie. Ten słynna sprawa w Łomiankach wydaje mi się, że jest bardzo dużym nadużyciem nas wplątanie w to i próba pociągnięcia klubu do współodpowiedzialności za to, co tam się zdarzyło. Jak wygląda sprawa z UEFA w tej chwili? To w tej chwili jest odwołanie wasze, prawda? No tak, ale to jest, powiem raczej... To jest znak, prawda? Jakby tak zupełnie bezpośrednio jest tak, że za naukę trzeba płacić, my płacimy frycowe za brak doświadczenia i wiedzy w skrócie. Oczywiście jest rozczarowanie, bo byśmy uważali, że chcielibyśmy być traktowani, powiedzmy, poważnie, a nie jesteśmy traktowani poważnie, bo szeroko pojęta polska piłka ma tak przetopaną markę, że traktuje nas jak kraj tam z trzeciego albo z czwartego świata. No i płacimy za tę karę dzisiaj, za te lata historii, bo to nie jest kwestia ostatniego, powiedzmy, tygodnia. Mogę tak panu powiedzieć jako przypowiastkę, że jak przyjeżdżają tacy delegaci na przykład na mecz dwóch drużyn Legii i powiedzmy Stieły, tam Molde czy coś, dostają taki raport z ostatnich tam kilku sezonów ze stanu bezpieczeństwa. Czyta sobie tak. No i o taki Molde to tam 3 strony są, a o nas są chyba 6 tysięcy, czy tam ileś tyle. Tak. Więc jak się człowiek to przeczyta, to już sama ta lektura przyprawiła zawał serca. A jeszcze do tego, jak polski rząd tam oficjalnie, z tego co słyszałem, pan minister poprosił UEFA o to, żeby te polskie kluby bardzo stanowczo traktować jako reakcję z tego, co ja słyszałem na zachowanie kibiców Śląska i Lecha, no to tak się to stało, jak zwykle to Legia na tym skorzystała. Cierpiała. Całe życie, no uczymy się. Prezesie, będzie mistrz kolejny? Polski? No. To powiem panu w maju. No, będziemy się starać. Na razie plan jest taki, że gramy wszystko. Gramy zarówno Puchar Polski, Mistrzostwo. Ja chciałem zapytać, jak pan ocenia tą grupę wylosowaną w Lidze Europejskiej, tych przeciwników? Sportowo? Uh-huh. No to poza Lacę żadnych z tych zespołów nie widziałem, więc ciężko mi powiedzieć z tego, co tam kto to... No co, no Lazio musi być dobrą drużyną, bo jest koło środka tabeli regularnie w bardzo dobrej lidze od lat, ma zawodników bardzo dobrych i... No, jeden mecz widziałem z Juventusem, który ostatnio sobie obejrzałem. A pozostałe drużyny, no wydają się być w naszym zasięgu. Uh-huh. Jeśli to było prawda. Czy jesteście zadowoleni z tego losowania? Znaczy było pytanie, czego oczekiwaliśmy. No można by powiedzieć, że pewnie część kibiców oczekiwała tego, żeby wylosować jak najsłabszą grupę, żeby być jak największy wynik składowy. No myśmy tak nie oczekiwali. Pewnie część oczekiwała tego, żeby wylosować jak najmocniejszą, żeby była jak największa atrakcyjność widowiska związana z tym, że renoma rywali byłaby bardzo wysoka. A my znaczy nie mieliśmy oczekiwań. Uważamy, że to jest ok, że to są zespoły, z którymi możemy spokojnie grać na równorzędnym poziomie i że na izolację możemy powalczyć. A ogólnie w tej lidze europejskiej o co chcecie powalczyć? Jakie sobie cele? Chcielibyśmy wziąć z tej grupy. No. Dobrze, a jakieś wzmocnienia na zimę planujecie? Coś się mówi gdzieś tam? No planujemy, no wręcz mogę powiedzieć, że pierwszy raz świadomie podchodzimy do tego planowania. Planujemy i mi się wydaje, że jakieś ze dwie, trzy zmiany w zespole w zimie pewnie będą. A jest szansa, żeby zawodnika z tak zwanym nazwiskiem jakiegoś tutaj sprowadzić, z jakimś ciekawym piłkarskim CV? Zawsze jest szansa. I teraz rynek jest taki, że tych zawodników z ciekawym CV jest trochę na rynku. Jest szansa. Ale jeśli mnie pan pyta, czy dzisiaj prowadzimy jakieś konkretne rozmowy, nie prowadzimy. Czyli na zimę jakoś? Nie, już teraz raczej, chyba żeby był jakiś bardzo duży zbieg okoliczności, ale inaczej to do zimy, do tego okienka zimowego nie będziemy robić jakichś